W rolach głównych. Film z serii Stellina, odcinek 84. Scenariusz. Reżyseria. Widziałaś Sergia? Tak, złożyłam mu gratulacje. Przyszedł list od Piny i Massima. Znaleźli już dom. Pina szykuje wyprawkę dla dziecka. Są bardzo szczęśliwi. Miło dostawać wiadomości od tych, których kochamy, prawda? Kto to może być? Co za niespodzianka. Jak się masz? Dziękuję, dobrze. Dawno się nie widzieliśmy. Co tu robisz? Co słychać? Wszystko dobrze. Czemu na nią nie poczekałeś? Mogłeś jej pomóc. To prawda. Musiałem zrobić zakupy. Oczywiście. Przyszedłeś zobaczyć dom? Tak naprawdę... Przyszedłem się... pożegnać. Pożegnać? Jeszcze dziś wyjeżdżam do Patagonii. Jak to, synku? Tak nagle? W firmie, w której pracuje Massimo, potrzebują technika. Zatrudnią mnie, jeśli przyjadę natychmiast. Kiedy Stellina zdecydowała się nas opuścić, zgodziłem się. Wysłałem im telegram, że przyjeżdżam dziś wieczorem. Tak wyszło. Chodź tu, usiądź. Posłuchaj, wiem, że to nagła decyzja, ale jeśli tego nie zrobię, stracę dobrą posadę. To dla mnie duża szansa. Chodzi o moją przyszłość i karierę. Już czas, żebym stał się niezależny, zaczął własne życie. Pomyśl, mamo, to szansa jedna na tysiąc. Zresztą to nie na zawsze. Chodzi tylko o 2 lata. Patagonia nie leży tak daleko. Verrò a trovarti, te lo prometto. Będę cię odwiedzał. Będziemy do siebie pisać i dzwonić. No, co ty na to, mamo? A co mam ci powiedzieć? Dobrze robisz. O to właśnie walczyłam, żebyś skończył studia, miał lepszą przyszłość. My, matki, wiemy, że prędzej czy później dzieci nas opuszczą.
Tak jak wróbelki opuszczają gniazdko, żeby nauczyć się latać. Widocznie nadszedł czas na twój pierwszy lot. Nie będę cię zatrzymywała. Bądź dzielna. Nie płacz, proszę. Czy możecie coś mi podarować? Chciałbym otrzymać piękny uśmiech, żebym mógł zawsze was wspominać. Dziękuję. Przyjdę pomóc ci się spakować. Wszystko już spakowałem, nie martw się. Wziąłeś coś na zimę? Tam jest bardzo zimno. Spakowałem dużo ciepłych rzeczy, a przy okazji zrobiłem straszny bałagan. Posprzątaj. Przepraszam. Nieważne, synku. Teraz, kiedy zostajesz sama, może lepiej opuścisz nasze mieszkanie? Oczywiście. Dobrze. Muszę odebrać bilet lotniczy. Lecisz samolotem? Tak. Do widzenia, mamo. Dbaj o siebie. Ty też. Ciebie też się dotyczy. Dobrze. Powodzenia. Dziękuję. Wkrótce napiszę. Opiekuj się nią. Obiecuję. Umowa stoi. Zaraz po przyjeździe napiszę i zadzwonię. Zapisałem adres i numer telefonu. Mamo, nie martw się. Wszystko będzie dobrze. Uważaj na siebie. Opiekuj się nią, pamiętaj. Przestań, Stellino. Ty nie powinnaś płakać. Ja jestem jego matką i wiem, że tak musi być. Nie płaczę tylko dlatego. Czuję, że przeszłość się oddala. Coraz bardziej. Nie będzie już tak jak dawniej. On mi o niej przypominał. Sergio era come... come un filo sottile. Teraz, kiedy wyjechał, nic mi już nie zostało. To już koniec. Non mi rimane più niente. Koniec na zawsze. Per sempre. No, tesoro... Mówisz tak, bo jest ci bardzo smutno. Dom babci i ojca jest zamknięty. Twoje mieszkanie też jest puste. My będziemy żyły w tym domu z obcymi ludźmi. Od naszej przeszłości oddzielił nas gruby mur. Zaczynamy nowe życie, które oddali nas jeszcze bardziej. Od tych, których kochamy.
Stessimo cominciando una nuova vita che ci porterà. Ale widocznie tak musiało być. Chodź tu, Stellino. Usiądź koło mnie. Zostałyśmy same, jak paluszki. Musimy trzymać się razem. Jeśli Gianluca będzie mnie szukał, nie znajdzie mnie. Nie będzie wiedział, gdzie jesteśmy. Zobaczysz, że cię odnajdzie. Myślisz, że on nie żyje, prawda? Nie. Proszę cię, nie myśl o najgorszym. Obiecaj mi, że będziesz silna jak do tej pory. Próbuję. Ale minęło już tyle czasu. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Jak jestem sama, wieczorami nachodzą mnie straszne myśli. Czuję, że nie ma już żadnej nadziei. Że wszystko stracone. Nadia, jak się masz? Miałam nadzieję, że zadzwonisz. Tak. Bawiliśmy się fantastycznie. Czemu nie przyszłaś? Musiałaś siedzieć z tą nudziarą, twoją ciotką? To straszne. Tak. Gdzie? Oczywiście, że wiem. Nie, nie idę z nim. Wiesz, że lubię się bawić. Nienawidzę go, kiedy odgrywa romantycznego młodzieńca. Tak, czemu nie? No, zrób mi tę przysługę. Nie wiem, może z Nikiem, a może z Freddy? Freddy? Tak, strasznie mi się podoba. Skąd mam wiedzieć? Lily pewnie nie przyjdzie. Matka nigdy jej nie pozwala. Dobrze, powiem jej. Poczekaj chwilę. Potrzebujesz czegoś? Nie. Będziesz dziś w domu? Zadzwonię później. Świetnie. Gdzie Krystyna? Wyszła. Nie powiedziała dokąd? Nie wiem. Zapytaj jej damy do towarzystwa. Kogo? No tej nowej. A, tak. Wujku, mogę cię o coś zapytać? Wiesz, że ta głupia spaliła moją najlepszą sukienkę. Lili powiedziała, że miałeś dać jej pieniądze, żeby mi zwróciła. Tak, ale nie chciała ich wziąć. Więc to prawda. Pytałam, bo nie byłam pewna. Zaproponowałem jej to, bo wiem, że inaczej jej nie wybaczysz. Oczywiście. A może mam być jej wdzięczna i podziękować za to, że zniszczyła moją sukienkę. Wybacz, wujku, ale więcej się do niej nie odezwę. Poczekaj, chodź na tu. Załatwimy to.
Trzymaj. Proszę cię, wujku, nie kłóć się ze mną. Ona ich nie chciała, więc weź ty. Wystarczy? Nie mogę, wujku. Weź. Wiem, że Laura nie może ci dużo dać. Przydadzą ci się, no. Trzymaj. Nie, wujku. Potraktuj to jako prezent. Dałem tyle samo Livi, żeby kupiła sobie coś ode mnie na gwiazdkę. Ty też tak zrób. Dziękuję, jesteś kochany. Będę mogła za to kupić wszystkim prezenty. Wydaj je na co chcesz. Czy mogę coś włączyć, żeby rozweselić ten dom? Ja odbiorę, to pewnie Nadia. Chwileczkę. Wujku, to ze szpitala. Jesteś potrzebny przy operacji. Nie. Powiedz im, że nie mogę operować, bo jestem chory. Niestety pan doktor jest chory i nie może przyjechać. Nie umiem pani powiedzieć. Musicie znaleźć sobie kogoś innego. Dobrze. Dzisiaj nie może przyjechać. Dzień dobry panu. Przyniosłam śniadanie. O tej porze je się obiad. No tak. Proszę mi wybaczyć. To moja wina. Pojechałam po rzeczy i ktoś mnie odwiedził. Przepraszam, że się spóźniłam. To pewnie był narzeczony. Nie. Dobry przyjaciel. Czy prosiłem, żeby postawiła pani tacę tutaj? Zrobiłam to odruchowo. Mam ją zabrać? Nie. Proszę zostawić. Dobrze. Co pani robi? Porządek. Niech pani przestanie. Ale tu jest pełno kurzu. Nieważne. Proszę niczego nie dotykać. Jak pani wie, ja nie widzę tego bałaganu, więc mi nie przeszkadza. Ale co powiedzą pańscy przyjaciele, kiedy przyjdą? Tu nikt nie przychodzi. Nie mam przyjaciół. Założę się, że ma pan przyjaciół. Proszę nie opowiadać głupot. Kto by się chciał przyjaźnić z niewidomym? Zanudziliby się ze mną. Kiedyś miałem wielu przyjaciół. Ze szkoły, pasjonatów sztuki. Przyjeżdżali na moje wystawy. Podziwiali, chwalili. Znałem też piękne kobiety. Aż do tego przeklętego dnia, w którym straciłem życie. Wszystko się zmieniło. Nie jestem już nic wart. Wszyscy o mnie zapomnieli. Nikt mnie nie odwiedza. A pozwolił pan na to komuś?
Nie. No. Nie chciałem, żeby widzieli moje kalectwo. Bo i po co? Zaczęliby pocieszać mnie, recytować okolicznościowe, idiotyczne formułki. Nie pozwalam na to własnej matce, a co dopiero obcym. Figuriamoci se lo sopporterei da estranei. Uważam, że trochę towarzystwa dobrze by panu zrobiło. Nie ma nic gorszego na świecie od samotności. Myli się pani. Nie potrzebuję towarzystwa. A wie pani dlaczego? Niech pani zgadnie. Dlatego, że nie mogę znieść sentymentalizmu. Wyobrażam sobie, z jaką litością by na mnie patrzyli. Kiedy moja matka próbuje mnie pocieszać, jej czułości są po prostu nie do zniesienia. Nienawidzę ich. Wolę być sam. Wie pan, co ja myślę? Pan broni się przed tym, czego szukamy, kiedy jesteśmy samotni. Przed współczuciem? Nie. Przed miłością. Ale zimno. Zmarzłam na kość. Jak się czujesz? Dziękuję, dobrze. Wiesz co? Pomyślałem, że skoro czuję się lepiej, też mógłbym wyjść. Nie chcę, żebyś wszystko sama robiła. Jeszcze nie powinieneś. Jesteś słabiutki. Lubię się tobą zajmować. Moja rekompensata to będzie twój całkowity powrót do zdrowia. To jest najważniejsze. Płaczę przez całe popołudnie. Możesz coś zrobić? Maria nie umie się nią zająć. Mówiłam, leżała odkryta. Smoczek, masz. Rośnie jak na drożdżach, prawda? W tym wieku to normalne. Chodź, kochanie. Pójdziemy spać. Położę ją do kołyski. Chyba jest śpiąca. Zostaw ją ze mną. Zobaczymy, czy uda mi się ją uśpić. Zastanawiam się, czy nie powinniśmy zatrudnić nianki. Maria nie jest w stanie się nią zajmować. Ja jestem zbyt zajęta. Co o tym sądzisz? Zrób jak chcesz. Chciałbyś wyjść dziś wieczorem? Jest tak przyjemnie, czuć święta. Tak naprawdę to jest mi to zupełnie obojętne. Nic się nie stanie. Będę przy tobie. Nie masz się o co martwić. Nie o to chodzi. Nie mam po prostu ochoty. Weź ją. Lepiej połóż ją do łóżka. Moje słoneczko, czemu płaczesz? Zanieś ją do pokoju i spróbuj uśpić. Chodź do babuni. Zaniosę cię teraz do łóżeczka, kochanie. Zaśpiewam ci piękną kołysankę. Jesteś taki przygnębiony. Aż przykro na ciebie patrzeć. Powinieneś zacząć się czymś interesować, budować sobie nowe życie. Moje życie jest nic nie warte. Tylko moja córka nadaje mu sens. To ty chcesz, żeby tak było. Zamknąłeś się w sobie, a mógłbyś żyć tak jak wszyscy inni. Słuchaj, musisz coś dla mnie zrobić.
Pieniądze, które ze sobą przywiozłam, już się kończą. Proszę cię, żebyś podpisał jeden z tych czeków, a ja potem go zrealizuję. Musisz mi pomóc. Trzymaj książeczkę. Dobrze, podpisz tutaj. Powolutku. Dobrze, wspaniale. Nie sądziłem, że mi się uda. Inaczej bym cię nie prosiła. Mirella. Gdzie są moje dokumenty? Jakie dokumenty? I miei dokumenti. Paszport, dowód osobisty. Wiem, że je wzięłaś. Chciałbym je zobaczyć. I to natychmiast. Moja córeczka. Boże, czemu ich straciłam? Dlaczego? Chcę zobaczyć moje dokumenty, proszę. Domyślam się, żeby mnie tu przywieźć, musiałaś okazać mój paszport. Kiedy chodzi o ludzkie życie, można uniknąć wielu formalności. Nie wierzę. Nie można opuścić kraju, nie okazując paszportu. Nie wiem, dlaczego nie chcesz mi ich pokazać, ale się dowiem. Tak naprawdę to, proszę cię, pokaż mi je. Jak chcesz, pokażę ci. Nie zrobiłam tego do tej pory, bo uważałam, że to może się na tobie źle odbić. Ale skoro nalegasz, to proszę. Musisz mi je oddać. W twoim stanie nie powinieneś nosić ich przy sobie. Widzisz? Te dokumenty nie zaprowadzą cię do twojej przeszłości. Są tam tylko twoje dane i informacje o twoim małżeństwie z Alessandrą. To prawda. Miałaś rację. Wybacz, nie powinienem był nalegać. Mówiłem ci, ale nie chciałeś mnie słuchać. Przepraszam cię. Jestem ci naprawdę bardzo wdzięczny za to, co dla mnie robisz. Zachowałem się okropnie. Wyszedłem na niewdzięcznika.
Tylko, że ja po prostu szukam czegoś, co pozwoli mi cofnąć się pamięcią i coś sobie przypomnieć. Doskonale cię rozumiem. A teraz oddaj mi dokumenty. Mógłby się zgubić. Oczywiście. Pójdę trochę odpocząć. Pomogę ci. Nie, dam sobie radę. Skąd pani ma to zaświadczenie? Z tych dokumentów nie wynika, że Gianluca był mężem Stelliny. Zmiana danych w dokumentach trwa zazwyczaj bardzo długo. Nie ma w nich także wzmianki o jego rozwodzie, a wyłącznie o małżeństwie z Alessandrą. Boże, miałam nadzieję, że odkryję prawdę. Chciałaby tego pani, co? Nie lubię kłamstwa. Tłumaczyłam już to pani. On nie może dowiedzieć się prawdy. To może być dla niego niebezpieczne. Proszę o tym pamiętać. Niech się pani nie martwi. Nie zrobię niczego, co mogłoby mu zaszkodzić, ale tak trudno znieść tę sytuację. Jesteśmy tak daleko od domu. Nie mamy żadnych wiadomości. Gdybyśmy mogli wrócić już do domu. Po co chce pani wracać do Buenos Aires? Stellina nie żyje, a Gianluca powinien zostać tu na dalszą terapię. Dlaczego mamy wyjeżdżać? Ale ja chciałabym, niech się pani o nic nie martwi i współpracuje ze mną. Mam zbyt dużo rzeczy na głowie. Nie mogę zajmować się i pani problemami. Proszę to wynieść do kuchni. Dobrze. Na szczęście nie widział aktu własności swojego majątku. Mógłby w ten sposób odkryć prawdę. Wszystko jednak idzie po mojej myśli. Gianluca nigdy nie odzyska pamięci. Jego przeszłość jest w moich rękach. Jest tu moja mama? Nie widziałam jej. Szkoda. Chciałam spytać ją, czy mogę wyjść z Katy. No trudno. Panienko Lili? Proszę na nią zaczekać i zapytać o zgodę. Będzie się gniewała. A wiadomo, kiedy wróci? Chodzi o to, że kazała mi panienki pilnować. Nie rozśmieszaj mnie. Chyba nie zamierzasz odgrywać nianki i traktować mnie jak dziecko. Nie jak dziecko, ale jak dużą dziewczynę. Mam już 16 lat i umiem o siebie zadbać. Dobrze, ale powinna panienka poczekać na matkę. Co ja jej powiem? Przecież nie wychodzę z chłopakiem. Idę na imprezę pożegnalną na cześć przyjaciółki Katy. Co w tym złego? O której się zaczyna? Za godzinę. No dobrze, idź. Ale nie wracaj za późno. To niemożliwe. Będziemy z Katy oglądały wystawy. Uwielbiam chodzić po sklepach, kiedy zbliża się gwiazdka. Ty nie lubisz świąt? W tym roku święta będą dla mnie bardzo smutne. Dlaczego? Bo nie będzie ze mną tych, których kocham. Masz na myśli rodziców? Oni nie żyją. I nie masz nikogo? Nie. Nawet chłopaka? Nie. Więc trzeba ci będzie kogoś poszukać. Ja tak bardzo chcę się zakochać. No dobrze, muszę iść. Czemu panienka nie poczeka na mamę? Niedługo wróci. Nie mogę, Stellina, spóźnię się. Muszę wziąć prysznic, przebrać się. Ona na pewno nic nie powie. Czemu nie spytasz ojca? Jest w gabinecie. Jeśli jest w gabinecie, to nie. Nie wolno mu wtedy przeszkadzać. Co robisz? To sukienka Katy? Tak, naprawiam ją. Chyba nie chcesz jej potem oddać. Nie będzie jej chciała. Ona chce pieniędzy. Mój ojciec ci ich nie dał? Chciał, ale nie wzięłam. Boże, Stellino.
Non preoccuparti, io voglio. Nie martw się. Kiedy będę miała pieniądze, zwrócę je. Mogłaś już to zrobić. Nie mogłam przyjąć tych pieniędzy. Ale Katy na to liczyła. Wzbudzasz w niej coraz większą nienawiść, a kiedy ona nienawidzi, staje się okropna. Proszę. Myślałeś, że to Christina, prawda? Przykro mi, że cię rozczarowałam. To ona jeszcze nie wróciła? Jeszcze nie. Już szósta. Całe popołudnie była poza domem, a ty siedziałeś cały dzień zamknięty. Zasnąłem. Teraz kręci mi się w głowie. Jestem wykończony psychicznie i fizycznie. Palisz więcej niż zwykle. A co mam robić innego, żeby się odprężyć? Jeśli mogę zrobić uwagę twojej żonie, to zostawię cię za często samego. Wiem, że to moja wina, ale... Christina mogłaby się bardziej postarać. Mam więcej powodów, żeby tak się zachowywać. Oczywiście. Jeśli to cię pocieszy, mój drogi, to ja cię rozumiem. Potrzebujesz od czasu do czasu uciec od rzeczywistości, żeby zapomnieć. Właśnie o to mi chodzi. Ale Christina tego nie rozumie. Nie próbuję patrzeć na to z twojego punktu widzenia. Ciekawy jestem, co by zrobiła, gdyby to ona była odpowiedzialna za to, co spotkało waszego syna. Wiem, że Michelangelo nie chce z wami współpracować. Jeszcze pogarsza całą sytuację i nie okazuje tobie nawet odrobiny litości. Nie okazuje jej nawet sobie samemu. Ale nie mogę go za to winić, bo to przeze mnie cierpi. Gdyby mój syn był przeciętnym człowiekiem, pogodziłby się z tym, ale on jest artystą. Żyje w świecie kształtów, w świecie kolorów. Uwielbiał światło, uwielbiał piękno. Utrata wzroku jest dla niego gorsza niż śmierć. Żebyś wiedział, jak mi ciebie szkoda. Tak bardzo cierpisz. Ale muszę przyznać ci rację. Nie łudź się. Michelangelo nigdy ci nie wybaczy. Nigdy. Michelangelo.
Witaj, kochanie. Nie mogłam przyjść wcześniej, bo przez cały dzień chodziłam po sklepach. Kupiłam wszystkim piękne prezenty. Tobie również. Potem poszłam z koleżankami do klubu. Teraz pójdę się przygotować do kolacji. Ale wrócę do ciebie później. Io ora mi vado a cambiare per la cena, ritorno più tardi. Mamma. Sì. Dimmi, tesoro. Słucham, kochanie. Ta dziewczyna, którą zatrudniłaś, ta Stellina, zdecydowała się zostać? Tak, skarbie. Więc powiedz jej, żeby więcej nie wchodziła do mojego pokoju. Nie chcę, żeby tu przychodziła. Koniec odcinka 84. Opracowanie wersji polskiej NBF Warszawa. Tekst Katarzyna Marciniak, czytał Janusz Kozioł.